Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Stay Creative, stworzonym razem z iSpotem. Jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to wiecie dokładnie, że mam dla Was całą masę nieszablonowych aplikacji, które pobudzają i rozbudzają kreatywność wśród dzieci. Tym razem są to apki przeznaczone dla takiej kategorii wiekowej 5-8 lat. Młodsi też mogą z nich korzystać oczywiście, ale wydaje mi się, że właśnie między innymi 5-6-latki skorzystają z nich najbardziej. Są to apki od Tokaboka. Deweloper, który produkuje fantastyczne aplikacje właśnie dla dzieci. Większość tych aplikacji jest oparta o bardzo podobny pomysł tak naprawdę. Różnią się odrobiną między sobą lokalizacjami, trochę stylem, ale mniej więcej wszystkie robią to samo. O co w nich chodzi? Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że sama w sobie aplikacja to nic innego niż jedno wielkie, nieustanne przebieranie postaci. Ja wybrałem aplikację z lokalizacją, którą jest szpital, ponieważ dzieci uwielbiają wcielać się w postacie dorosłych i na przykład leczyć właśnie. Które dziecko nie chciało zostać lekarzem, nie udawało, że leczy swojego pluszaka. I właśnie w tej apce mamy budynek szpitala, różne piętra, najniższe oczywiście ostry dyżur z karetkami, ale bez obaw, bez krwi, bez jakichś strasznych rzeczy. Wszystko jest bardzo sympatycznie zanimowane. Kolejne poziomy to tak naprawdę kolejne oddziały szpitala. Mamy tu chirurgię, mamy tu pediatrię, mamy tu także piętro położnicze. I tak jak wspomniałem, możemy te nasze postacie przebierać. W każdej z tych lokalizacji jest mnóstwo różnego rodzaju akcesoriów. Ja tu na przykład jestem teraz na pediatrii i mamy nasze dwie postacie. Możemy te postacie oczywiście wymieniać. Jak sobie naciśniecie na dole, jest cała pula różnych postaci, zarówno takich, że powiem, ludzkich, jak i bardziej zwierzęcych, czyli naszym doktorem czy pacjentem może być na przykład pan kotek. Sobie tutaj wyciągniemy pana kotka na scenę i tak jak mówiłem, każda z tych postaci ma pewnego rodzaju akcesoria. Pan kotek ma na przykład okulary, które możemy mu zdjąć, wręczyć innej postaci. Możemy z otoczenia, na przykład tu mamy stetoskop, założyć taki stetoskop naszej głównej postaci, którą mianujemy lekarzem. Usadzić ją przy komputerze, czy przejść całkowicie w inną część tej sceny i wybrać na przykład różnego rodzaju ubranka, tego typu rzeczy. Ale poza tym, że mamy gotowe lokalizacje, mamy jakieś postacie, możemy je ubierać, wymieniać im akcesoria, to jest jakby jedna część tej aplikacji. Drugą częścią jest tryb nagrywania. Czym ten tryb jest? Po prostu w prawym górnym rogu ekranu mamy przycisk play i możemy rozpocząć nagrywanie. I nie nagrywa się tylko sam w sobie ekran, czyli nie tylko możemy poruszać naszymi postaciami, je animować, ale możemy dodawać im także głosy, możemy je w pełni animować, czyli nie tylko nimi poruszać, ale dorzucać dialogi. I to jest tą właśnie bardzo kreatywną częścią tej aplikacji. Jest po prostu czymś fantastycznym, ponieważ możemy właśnie się wcielić w te poszczególne postacie i możemy stworzyć całą historię. Warto, żeby usiąść właśnie z dzieckiem we dwójkę, określacie kto kim jest i tworzycie taką historię. Długość historii zależy tylko i wyłącznie od pojemności waszego iPada, dlatego jeżeli macie trochę zbędnych rzeczy na iPadzie, wyczyśćcie go, bo filmy są zapisywane w rozdzielczości Full HD, więc zajmują trochę. I taki film później możecie wyeksportować, obejrzeć wspólnie z dziećmi na Apple TV. Ale tak jak mówię, to jest bardzo fajna, kreatywna część. Wymyślcie sobie historię. Jeżeli nie szpital, to może szkoła. Jeżeli nie szkoła, to może jakieś tematy związane ze zwierzakami. W każdej apce znajdziecie podobny motyw, czyli możliwość nagrywania poszczególnych postaci i dźwięku, dodawania im akcesoriów i pełnej zabawy.
I właśnie w ten sposób możecie pobudzić swoje dziecko do tego, aby tworzyło własne historie, było bardzo kreatywne przy tym, bo tak jak mówię, tych akcesoriów jest olgroma i z każdą z tych rzeczy można wejść w interakcję. Można zgasić światło, te postacie mogą pójść spać, można je na przykład tu zważyć, można położyć na kozetce. Jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli dziecko interesuje się zwierzakami, wybieracie szpital dla zwierzaków, czyli zakład weterynaryjny. Jeżeli interesuje się czymkolwiek innym, na przykład chciałby zostać nauczycielem, wybieracie apkę ze szkołą i po prostu wdrażacie tego typu filmową przygodę w wasze codzienne życie. Warto to wykorzystać także do opowiedzenia na przykład jakichś rodzinnych historii. Możecie te postacie trochę modyfikować, tak żeby były podobne na przykład do członków waszej rodziny i opowiedzieć na przykład historię, jak to mama wróciła ze szpitala z braciszkiem, tak, lub o tym, jaki będzie pierwszy dzień w szkole czy przedszkolu. Jest to fantastyczne narzędzie właśnie, żeby przełamać też właśnie strach przed pierwszym dniem w szkole czy przedszkolu. Więc wykorzystajcie to w pełni i zapraszam was na kolejny odcinek, w którym opowiem wam o równie fantastycznej aplikacji, ale dla trochę starszych, dla takich 8, 9, 10 latków. Do zobaczenia.